Cześć, witam na kanale, z tej strony Voicim, a to jest kolejne spotkanie z grą Cities Skylines. A dzisiaj zajmiemy się, można powiedzieć, już ostatnią częścią tej części miasta, tej olbrzymiej części tego miasta, czyli kampusem uniwersytetu. Tak, dzisiaj w końcu nadszedł ten dzień, że nie mamy już problemów z korkami. Jeszcze są problemy z korkami pociągowymi, ale na to mam kilka pomysłów. Myślałem sobie trochę poza odcinkami i mam kilka pomysłów, którymi zajmiemy się kiedyś. Nie teraz, ponieważ teraz chciałbym wrócić tutaj do pomysłu tego uniwersytetu. I teraz tak, od czego bym zaczął? Na pewno zacząłbym od tego, żebyśmy sobie trochę tą dzielnicę tu powiększyli już. Żeby ona tu jednak, wiecie, była taka trochę większa. Ale nawet do tej granicy możemy iść, bo tu i tak mamy dużo miejsca na tą zabudowę. I w tej właśnie dzielnicy wytyczyłbym obszar kampusu. Obszar kampusu byłby tutaj. Może nie byłby on jakiś super, hiper duży, więc musiałbym on trochę tutaj pomieścić, ale tak to będzie. Jeżeli macie pomysły jakieś na nazwę na ten kampus, to możecie śmiało pisać. Dobra, więc teraz tak, przechodzimy do kampusu uniwersytetu. Na pewno trzeba postawić budynek administracyjny. Myślę, że to w jakiejś takiej centralnej części, na przykład jakoś tutaj. Więc zacząłbym sobie od wyszukania tej drogi, którą tutaj ostatnio robiliśmy. To była droga taka z takim czymś. Była ta? Tak. To była ta. Jeszcze kawałek sobie tak podejdziemy. I teraz zobaczymy, gdzie jest granica tego kampusu. Okej, gdzieś mniej więcej tutaj, więc myślę, że tu właśnie można by sobie, o, odbić kawałek wcześniej z taką szeroką drogą na przykład. Coś takiego tutaj można, mogłoby jeszcze kawałek dalej przejść. I teraz tutaj gdzieś mniej więcej na środeczku ustawilibyśmy taki właśnie budynek kampusu. Ewentualnie możemy go ustawić na środku tych torów, tylko te tory też by trzeba było troszkę przedłużyć. Docelowo one będą miały pętle. Tylko teraz pokażcie mi to i teraz jakoś na środku tych byśmy mogli to ustawić. Ja to wstawię. No dobra, możemy teraz to delikatnie przesunąć. O, jakoś na przykład tak. Dobra, niech będzie. Tylko z tym, żeby się jeszcze przydało, żebyśmy doprowadzili tu rurkę z wodą. Więc zrobimy to w ten sposób. Tutaj. Tutaj. I jakoś na przykład w te okolice. Tak pójdziemy. Dobra. Więc tak to może działać. Co dalej? Dalej na pewno akademiki. Ale akademiki to myślę, że mogłyby być gdzieś tutaj tam dalej schowane. Tak samo świetlica. Dział utrzymania zieleni to też. Klub piłki halowej. To mogłoby gdzieś tutaj stać na przykład, ale mnie interesuje coś, co można by tu postawić. Ale może zanim będziemy coś stawiać, to jeszcze byśmy tu zrobili jakąś pętlę tramwajową, bo myślę, żeby się przydało. Żeby te tramwaje mogły tu gdzieś oficjalnie już zakończyć ten bieg. Czyli po prostu myślę, że taka tutaj spora pętla byłaby odpowiednia. O, jakoś tak? Myślę, że może być. Tylko tu jakoś tak mi się średnio to podoba, że my tak nagle tu odbijamy. To mi jakoś tak tu nie pasuje. Takie coś. No już trochę lepiej. Właśnie myślę, że taka pętla mogłaby tutaj stać. Nie byłoby to nic jakieś skomplikowane, a myślę, że właśnie fajnie by to tutaj wyglądało. Czyli taka właśnie pętla jednoperonowa, no bo tu raczej będzie jeździła jedna linia na stałe. Coś tu jest? Nie tak? Może czekajcie, bo mnie ustanowił dwukierunkowy, coś tu się tak jakby nie połączyło, czekajcie. Ja to spróbuję jeszcze raz zrobić. Coś tutaj nie jest teges. Chyba jest, dobra. Będzie to idealnie wyglądało, więc taka właśnie fajna całkiem myślę pętla. Na koniec właśnie tej linii. Więc te dwie drogi musiałyby się w tym miejscu jakoś zakończyć. Proponuję, żebyśmy obie tu jakoś odbili. Przynajmniej na pewno tą by się udało. Tą po prostu odbijemy tak. Stąd to jeszcze sprawdzę, ale pewnie ją odbijemy jakoś tutaj. Ewentualnie, o, też nie, to by się przydało, żeby to było połączone fajnie jakoś. Na przykład tak. No i okej. Tą przestrzeń można by jeszcze wypełnić biurami. Zawsze by się na pewno jakieś przydały. I co? Co dalej?
teraz już by można stawiać konkretne budynki, więc może ja bym tu zrobił jakąś taką drogę za to. Chociaż tutaj to może ja już bym poszukał czegoś, co by było takie troszkę, wiecie, może czegoś z modów na przykład bym coś znalazł. Co to jest? Czekajcie, pokażcie mi to. To jest taka naszyna, to może nie akurat. Coś takiego w miarę wąskiego. Takie coś to może średnio akurat. A na przykład takie coś, o. Pokażcie, to raczej nie. To też raczej nie, ale tak na przykład asfaltowa myślę, że byłaby to całkiem spoko. Żeby właśnie gdzieś tam sobie wjechać za ten. Tylko może najpierw zrobiłbym tutaj jeszcze taką drogę. Czekajcie. Za tym budynkiem na przykład. Okej, coś takiego. Dalej można by jeszcze podejść jakoś tam na przykład. I tutaj po prostu można by troszkę tych akademików na przykład wstawić. Czyli to by były takie akademiki, tylko z tym, że jak budynek już istnieje. Co to jest? Akademik chce, o. Dobra, więc akademik po prostu byśmy troszkę ich tutaj powstawiali. Tak myślę. Tylko tu mamy już poza obszarem, jak widzicie. No, już jesteśmy tak dosłownie na granicy, tam już dalej nic nie będzie. Akademiki będą miały okno już tam ostatnie, że tak powiem. Dobra, na razie może takie trzy bym postawił i teraz możemy jakoś podosuwał do siebie ładnie. Bo tam dalej już nic raczej nie będzie, więc po prostu możemy je... Uznajmy, że tych okien tu nie ma. Po prostu je ze sobą zsuńmy. I tyle. Czekajcie, coś mi się tu nie zgadza, bo to jest cofnięte tak dosyć mocno. Ten też tu jakoś ze sobą po prostu wsuńmy je. I co, dobrze będą wyglądały tak? No myślę, że jak najbardziej, okej. Okay. Mogą tak wyglądać. Teraz, w tej okolicy też bym coś postawił, bo jakoś tak łysa. Świetlica uniwersytecka myślę, że jak najbardziej by tu idealnie pasowała. Może na przykład tak na środku. A po obu stronach byśmy na przykład zrobili ścieżki. Tu mamy cztery klatki, tu też cztery. Czyli gdzieś tak jeszcze bardziej na środku. Czyli musimy to przeciąganie wyłączyć. Ewentualnie, czekajcie, to przeciąganie wyłączyć. I zrobić gdzieś na środku takim mykle ścieżką. I gdzieś na przykład na środku też takim mykle ścieżką. Czyli takie właśnie dwie ścieżki. Mogą być nawet takie fajne z drzewkami. Niech tu będą jakieś takie, wiecie, ekskluzyw ścieżki. I może jeszcze na przykład do jakichś drzewka byśmy zasadzili. Takie na przykład, o. Może trochę wyższe, bo to raczej to może nie akurat, bo to tak średnio pasuje. Takie sosny ze dwie byśmy tu po prostu wstawili i tyle. Dobra, niech to jakoś tak będzie. Tu też jest trochę łyso. O, dajmy tu trochę więcej zieleni. No i fajnie to całkiem wygląda. Dobra, co dalej? Dział utrzymania zieleni to też może być gdzieś tam na przykład jeszcze z tyłu schowany. Nie wiem, dajmy to jakoś na przykład tutaj. Co mamy dalej? Klub piłki halowej. No właśnie, klub piłki halowej. I taki klub to może jakoś na przykład byśmy przy tej pętli ustawili. Nie, więc może przydałoby się na przykład jakąś taką jeszcze jedną drogę wyprowadzić. Ewentualnie może jakąś ścieżkę. Bo może przy ścieżce dałoby się to na przykład jakoś przyczepić. To jest taka ścieżka... Poczekajcie, dajmy tu może jakąś taką ścieżkę uniwersytetu. O, dajmy taką. Może bez tych drzew, bo w sumie te drzewka trochę tu wkurzają, więc może dajmy ją tu bez drzewek, o. Dajmy na przykład taką ścieżkę jeszcze wzdłuż tej kratki, o. Na razie gdzieś dotąd tylko. I pytanie brzmi, przy takiej ścieżce można to postawić? Można, na przykład tutaj gdzieś w okolicach tej pętli, o. Ja bym postawił taki klub piłki halowej. Co dalej mamy? Otwartą salę. Otwartą salę to może jakoś na przykład byśmy postawili jeszcze gdzieś dalej tutaj, w tej okolicy. Chociaż tu mamy za blisko trochę tych torów. To może bardziej tu jakoś, o. W sumie można by to od razu tu jakoś postawić. Czyli na przykład tutaj, o. Idealnie tak, przy tych torach. Myślę, że to jak najbardziej by fajnie wyglądało. Co mamy dalej? Ścieżka, sala gimnastyczna. No to salę gimnastyczną może na przykład gdzieś tutaj przy tej ścieżce, tylko byśmy tą ścieżkę musieli delikatnie przedłużyć. I taka sala na przykład jakoś w tym miejscu, okej.
Myślę, że to tak może wyglądać. Co dalej jeszcze? Taką stołówkę, no to stołówkę też bym gdzieś tam z tyłu raczej ustawił. Na przykład tutaj. Koło tego budynku głównego bym taką stołóweczkę postawił. Co możemy dalej? Fontanna, to myślę, że fontanna mogłaby być gdzieś w miejscu centralnym, ale akurat naprzeciwko się nie da niestety. Więc może w sumie nie wiem gdzie jeszcze. Chyba, że... O, jakoś na przykład tutaj. W sumie mogłaby tu stać. Czemu by nie? Właśnie w takiej okolicy tej pętli mogłaby tu jak najbardziej stać taka fontanna. Potem mamy bibliotekę. O! Ta biblioteka myślę, że na tym skrzyżowaniu byłaby dobra, żeby ją właśnie tu postawić. Klub matematyka. No to matematyka, wiecie, królowa nauk, to myślę, że gdzieś tu można by też postawić. Sekcja dyplomów. Wtedy jak dyplomy rozdajemy, to raczej wiecie, gdzieś tutaj. O, na przykład na zakończeniu tej drogi. No, wyszło trochę krzywo. Więc ja to delikatnie przesunę. Czekajcie, jakoś tak, nie, trochę bardziej w tę. Dobra, niech będzie, może być tak. Okejos, co dalej? Co my tu jeszcze mamy? Pomnik osiągnięć uniwersytetu, super. Jaki pomnik osiągnięć, to tu wstawimy jeden, a pewnie potem będzie drugi. A nie, mamy aulę uniwersytecką, a potem będzie taki drugi, czy nie? Bo drugi można by było dla odmiany wstawić też tutaj, wtedy by to właśnie tak fajnie wyglądało. I teraz wróćmy. Aula uniwersytecka. No to taką aulę, nie wiem, tutaj jakoś. Czy jakoś na przykład jeszcze z tej strony. W sumie można by, wiecie, otwarta sala, tak, bo tu jest ta otwarta sala. Chyba tak. Tak, otwarta sala, aula to może być wszystko w miarę blisko siebie akurat. Laboratoria. To gdzieś przy tych, przy szkołach będzie. A szkoły to pewnie gdzieś umieścimy, nie wiem, może w tej okolicy bardziej, bo tu w sumie mamy pusto, więc jeszcze to sobie zostawmy na jakiś czas. Księgarnia, no księgarnię można by nawet ustawić, myślę, jakoś bardziej przy wyjeździe, więc może bardziej na przykład w tej okolicy jakoś, o. Potem co mamy? Laboratorium medialne zostawmy, klub szachowy, o, klub szachowy można by też gdzieś tu ustawić. Może koło klubu matematyka na przykład. Ten pomnik już stawialiśmy, no i potem mamy te szkoły. Okej, więc to tak naprawdę byłoby wszystko z tych budyneczków. Ja bym może teraz coś tu jeszcze poozdabiał, bo tak trochę łyso tutaj. Więc może byśmy najpierw coś tu ozdobili jeszcze. Ja bym chciał, żeby coś tu było takiego właśnie wysokiego na środku, chociaż to mi się tak średnio podoba. To z tych najwyższych bym chciał wybrać. O, takie coś na przykład. I w okolicach... Te krzewy są strasznie małe, ja takich małych krzewów to nie chcę. To są za to już drzewa. To postawmy może coś takiego, jakieś takie właśnie trawy, o. Trochę na przykład takich traw właśnie by tutaj stało. Może nawet więcej mogłoby ich być. Też różne bym te trawy powstawiał, jakieś takie bardziej zadbane, mniej zadbane właśnie takie drzewko. I w środku jakieś trawy. I tyle. O, na przykład jakoś tak. I teraz jeszcze można by jakieś ścieżki tu zrobić. Czyli co? Jakaś taka ścieżka stąd. Jak najbardziej mogłaby się tu połączyć. Chociaż może zróbmy już tutaj porządnie, jak wiecie. Wszystko jest porządne, to niech będzie wszystko porządne. Czyli taką ścieżkę dajemy tutaj. Niech już wiecie, mogą dojść tu na jakiś przystanek docelowo. Tu raczej powinni podejść. No raczej wszędzie powinni podejść. Może jeszcze jakiś park, bo w tej okolicy w sumie postawił. Coś na przykład takiego, taki zwykły park na przykład w tej okolicy. Też żeby było coś, wiecie, zielonego bardziej. Tu można by jeszcze wodę doprowadzić. Bo oni się tu borykają, widzę, z jej brakiem, więc można by ją tu też doprowadzić. No i okej, tak naprawdę myślę, że tą okolicę mamy w miarę zakończoną. Teraz by trzeba było jeszcze do szkoły postawić i tą aulę, czy tam co chciałem jeszcze wstawić. I teraz tak, żeby tu jakoś sensownie zaplanować tą siatkę tych dróg, to tak, tą drogę doprowadzimy dotąd. Teraz. Tą drogę jakoś... Ja bym wyszedł tutaj i jeszcze zrobiłbym na przykład coś takiego. Okej. Czyli takie tutaj właśnie taka troszkę inna siateczka, no i teraz by się przydało te wszystkie rzeczy tu powstawiać, czyli na przykład taką... Takie laboratoria. Laboratoria to może na przykład gdzieś bardziej tutaj. Myślę, że właśnie tak przy torach. Księgarnie mamy. Laboratorium to drugie. To może na przykład jakoś tutaj byśmy postawili w tej okolicy. Okej.
Klub szachowy już mamy, ale mnie interesuje jeszcze coś innego. Klub szachowy to była aula chyba. Ta sekcja dyplomów, aula, no właśnie, auli chyba jeszcze nie stawialiśmy. Taki budynek już mamy, czy jeszcze nie? Raczej mi się nie wydaje. Więc aulę na przykład bym postawił jakoś bardziej w tej okolicy, no i teraz te wielkie budynki mi zostały, czyli taka. Wyższa szkoła prawa, to by idealnie tu nam się wpasowało. Jakoś tak? No, okej, fajnie to nawet całkiem tu wygląda. Co jeszcze? Akademia Medyczna, tu by się nie zmieściła i mamy jeszcze Wyższą Szkołę Nauk Ścisłych. To może Wyższa Szkoła Nauk Ścisłych tutaj. Też naprzeciw. Ło, to jest za długie tutaj. Halo, halo, to nie może tu być. Przepraszam, to jednak w tym miejscu nie może być. Ale okej. Można by to jak najbardziej na przykład w tę stronę teraz jakoś doprowadzić. Czyli coś takiego. No i okej. Myślę, że tak to mogłoby wyglądać nawet. A może właśnie takie jakieś szkoły to jeszcze by się tu zmieściło. Może właśnie ta Wyższa Szkoła Nauk Ścisłych by się jakoś tu zmieściła. O, idealnie myślę. Tu by się nam idealnie zmieściła, tylko może bym jeszcze delikatnie przesunął w stronę tych torów. Tak, żeby tu było miejsce jeszcze na jakąś drogę. Ponieważ by się jeszcze przydała jedna chociaż. Która doprowadzi na przykład jakoś dotąd. Okej. Całe takie osiedle, można powiedzieć. No ale okej, myślę, że więcej też bym tutaj jakoś specjalnie nie robił. Ja tutaj jeszcze... Gdzieś miałem te takie drogi fajne, tylko teraz nie wiem, gdzie to było, ale gdzieś były te fajne drogi, żeby móc budować... tylko chyba to nie było tutaj, to było chyba raczej tutaj. O właśnie. Takie fajne drogi, żeby można było właśnie wybudować jakiś parking. Myślę, że taka droga właśnie parkingowa mogłaby być gdzieś tutaj. O, coś na przykład takiego. No i teraz zostało nam wstawienie tych miejsc, więc... Proponuję, wiecie, że z racji tego, że to jest uniwerek, to też na pewno trochę miejsc dla elektryków. Raz, dwa, trzy. I naprzeciwko, halo. Coś mi tu widzę, nie działa. Dobra, raz. Okej, wszystko się mieści, super. Teraz, takie miejsce dla takich zwykłych pojazdów. Widzę, że tu mi się nie zmieszczą, a takie trzy... Pokażcie, jakby to wyglądało. Okej, coś na przykład takiego. Myślę, że tak mogło być właśnie, że tu zostawmy trochę miejsca, a tu jedźmy dalej z takimi na przykład. Też nie do końca. Na przykład tyle tego miejsca zostawił, ewentualnie podejdziemy jeszcze tak. I tu zróbmy na przykład trochę więcej dla niepełnosprawnych. Raz, tu już mi nie zmieszczą. Tu zróbmy dwa. I co tu jeszcze się mi zmieści? Chyba nic, już więcej. Tutaj po prostu zostanie trochę wolnego miejsca, ewentualnie, ale jest jeden węzeł niestety, no dobra, ale tak by się nie udało. A można by tu jakiś jeszcze jeden na przykład dołożyć? A raczej nie sądzę niestety, ale zaraz sprawdzimy, żeby się dało. Gdzie jest ten mój mod teraz? Ktoś mi tu moda zawinął jakiegoś, czekajcie. Aha, wróćmy tutaj. Gdzie są moje mody? Czekajcie, bo... Przecież były. Dobra, najważniejsze jest to, że tu są. Bo ja bym chciał tu jeszcze dołożyć jeden węzeł. Jakoś to by się dopiero udało. Dobra, niech będzie, że jest tutaj. Teraz. Ten węzeł byśmy jakoś delikatnie przesunęli. Tutaj bardziej. Ło! Teraz czekajcie, żeby tą drogę mi się teraz udało zamienić. To jest taka kombinacja, żeby to się powiodło. Już to się nie powiedzie, znając życie. Takie coś? Przepraszam, chciałem takie coś. Jak ja tego przyciągania włączę, to mi to życie nie zrobi tego, jak bym chciał. Poczekajcie. Jedno z altem na chwilkę przesunę, dobrze? I teraz poproszę ten kawałeczek. Czy on mi się tu pokaże? Pokaże się, jak najbardziej. Idę jolo. No i teraz. Altem. To przesuwamy na... Ło! Na maksa tutaj. Bo w
wcześniej troszkę zostawmy, no bo może zostawmy to w ten sposób tutaj. Zresztą już jest całe jakieś takie pokrzywione, po... Wszystko jest krzywe całe, tak nie może to być. Inaczej, kasujemy to wszystko. I naprawiamy to jeszcze raz, bo to wygląda teraz jak idź stąd i nie wracaj. Musimy to zrobić nieco inaczej. Zróbmy to bez tego też. W ogóle tu coś pozamieniałem, widzę, nie wiem czemu. Wyjdźmy stąd, przejdźmy tu. Pozamieńmy po prostu i tyle. Ja spróbuję teraz to jakoś jeszcze raz tu po prostu wstawić. Czyli taki kawałek tej drogi, no, widzę, że... Takie coś. Takie coś i po środku na przykład dajmy coś takiego. O, to powinno wtedy dużo lepiej wyglądać i jeszcze tylko w teorii by trzeba było te miejsca postawić, bo na przykład takie coś tu już by było chyba za szerokie. I teraz po prostu musimy wstawić takie miejsca. Tylko z tym, że może najpierw inaczej. Może najpierw bym zaczął taki dla elektryków. Raz, dwa, raz, dwa. A z tej strony bym wstawił... Aha, nie wstawię teraz dla niepełnosprawnych. Najpierw muszę te wstawić. Raz, dwa. Raz, dwa. I teraz jeszcze jakieś dla nie dla elektryków. Dla niepełnosprawnych. Pytanie, czy ja teraz to usunę. No właśnie może być problem, więc już zostawmy tutaj dla elektryków. A tu wstawię takie dla niepełnosprawnych. Ewentualnie mogę jeszcze, o, takie na przykład wstawić w tym miejscu i tyle. I taki parking myślę, że jak najbardziej mógłby tu być. Dobra, więc tak naprawdę to mogłoby tak wyglądać. Czy my tu dalej mamy minusowe zapotrzebowanie? Widzę, że minusowe niestety ono jest. Ale spoko. No tak jakby, no nie ma problemu, może ich po prostu jest, mamy za dużo mieszkańców. Ale spoko. Najważniejsze jest to, że tu mamy ten parking. I myślę, że na dzisiaj sobie skończymy. Więc co nam powstało? Powstał nam taki początek tego uniwersytetu. Właściwie już mamy go prawie w całości gotowego. Jeszcze musimy tutaj przeprowadzić linię tramwajową. Jakiś autobus myślę, że tu jeszcze dojedzie. Może jeszcze zrobimy jakiś most na drugą stronę, chociaż tutaj będzie też ciężko z tym, ale może coś się uda. Chociaż w sumie to mamy most, więc nie wiem, czy będzie taka potrzeba. Chyba, że coś bardziej z tej strony na przykład przeprowadzimy. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Tą drogę na przykład jakoś tu połączymy. Tego na razie nie wiem, tego na razie nie planuję. Zobaczymy, co wyjdzie w kolejnych odcinkach. Zatem Wam dziękuję, do zobaczenia, no i cześć.